dzień dobry, witam wszystkich. Ale dzisiaj poniedziałek, 8 sierpnia chyba. No i tutaj już mamy pierwszą słomę. Daleko 130. 135 nawet. I układam je tutaj na razie, bo dużo nie ma, bo to od znajomego tam wzięliśmy trochę baletu i ten. I wczoraj brat już zwiózł dwie przyczepy i dzisiaj będzie woził resztę, a ten, a Łukasz tutaj będzie układał. Taka siatka nie jest zbyt mocna, no ale jakoś się trzymają te baloty. To tam jest na moment. I tu na chwilę tylko, ile tam, 54 baloty. To moment zejdzie. No na czas, bo kwadratowych jeszcze nie ma. Jeszcze nie włożą, także no. Musimy najpierw się wspomóc tymi. No, ostatnio trochę chory byłem. Trochę przechorowałem, no ale już teraz jest wszystko dobrze i będziemy jechać z tematem dalej. No, pierwszą przyczepę pojadę z bratem, zobaczę jak to idzie. I tyle. Czy najpierw tego węża robisz? Zobaczysz jak będzie lecieć, ja? Oj, leci mocno. No. A weź? Bo to ten wąż właśnie jest od góry. Pokaż. Trzeba wymienić. W obie dwie strony tak samo leci. Bo jak na powrót idzie, to też tego, nie? Trzeba wymienić po prostu i tyle. Za dużo oleju pójdzie. O, brat będzie musiał najpierw wymienić wąż. Bo niestety wczoraj mu pękł, no i trochę oleju ucieka, tak nie może być. No a ja dzisiaj do kopareczki idę, będę zmieniał łyżkę i ten, i będę chciał już tam kopać pod te słupy później, jak brat skończy wozić, bo tam 56 balotów chyba, albo no tam jeszcze dzisiaj trochę doprasowania jest, także będzie koło, no myślę, że koło 70 balotów, także do przerwy się wyrobią, a po przerwie mam nadzieję, że zaczniemy kosić lucernę, trzeci pokos, bo tu już nie ma na co czekać, lucerna stoi w miejscu i się suszy. No, liście już więdną, także trzeba skosić. Teraz w najbliższym czasie niestety nie zapowiadają deszczów, ale może jeszcze tam coś lucerna sięgnie w głąb swoimi korzeniami i coś tam jeszcze masy zbudują. No dzisiaj niby w nocy ma padać, ale to jest takie 30% szans, także i tylko 2 godziny ma padać. Wątpię, że to spadnie. I cały tydzień zapowiadają sucho, także no, za kolorowo to się mi nie widzi. Ale chociaż lucernę zbierzemy na sucho i blokadę wieży muszę ściągnąć.
żeby było można kręcić. Jeszcze nie zeszło. Dobra. Mogę teraz obrócić. No i muszę zmienić łyżkę najpierw na tą wąską. A najpierw muszę powietrza nabić i ruszamy. Dobra, to już mamy zrobione. Teraz trzeba tutaj łyżkę odczepić. Ten klucz, gdzie on jest. Albo tu, albo tam. Tu nie ma, to będzie tu. O kurde. Ale basen. To nie tu. I tu już czekaj, schowka nie ma, nie? Nie. A, tu jest jednak. A, jest luźne. Myślałem, że młotkiem trzeba będzie. Już zmieniłem łyżkę, ale na następny raz się. Ja nie mogę. Mówią, przesadzony jest, nie? Ale chciałeś, no to masz. 10 kilo. Kurwa. Łukasz! Chcesz zobaczyć nasz nowy młotek? 10! O ja. Dostałeś ją z TT? Nie. O ile to jest 100? Nie, to jest 16. Ale to jest trochę inne. 15. No, gwint jest 100 i to jest taki. Chyba lepszy nawet. Bo to jest 15. Ale to jest do tych pneumatycznych węży? No. No, 15. No, to jest inna trochę. Złota. Innych nie mieli. Ale chyba lepsza będzie, bo ta jest od środka jeszcze wspierana. Ogólnie jak nie będzie pasować, to jak woreczek zostanie, to mogę zanieść z powrotem. Będzie. A nie, nie będzie 15. No tamto też jest 15, nie? 16. Nie? No. Tak mi się wydawało, moje 16, to mój nie. Na pewno nie 16. 15 są tylko 15 i 12. 16 też tam tylko. Ty się ten to też zauważył. Nie wiem, wydawało mi się, że 15 jednak była. Tego nie wciśnij. To przerobiłem w ciężarówce. Nie? Sam, nie? Próbowałem go wyszlifować, ale to co ty? Aha, ten przewód. Nie. Też mi kiedyś strzeliło i miałem tylko 15, kurwa, albo 16. Yeah. To i nawet 16 tam nie mają. No to trzeba będzie zamówić. Trzeba będzie tamten wyciągnąć, tamten titulę. To oddać. Mm. A tu jeszcze do spawania mam ten, łyżkę. Taki młota dźwigni. Jeszcze luzy na trzonku. Też prześwituje jako. No. Chuje był obsadzony. No, trzeba będzie dobić tylko. Widać ten. Weź taki. Zdziesiątka tam jest, nie? Już tam jednak nie mieli. Ale to jest? Że młotek piątkę niby tam mieli mieć. Ale jednak nie mieli. Nie, przeczony.
muszę się drabinę i wykręcić to, żeby zamówić. Jakby parę sztuk zamów i od razu też złączki 16. Bo to też tutaj nie będą mieli. Na przerwie siądę i zamówię. Spalony. No i dobra. Podczepiłem tutaj tą 10-tonową przyczepę i ten, tu ogólnie bolec mi wyleciał z tego lemiesza, no ale już trudno, będę musiał coś wykombinować później, na razie się trzyma tak jako tako, no i będę, a jeszcze łańcuch muszę wziąć, i będziemy ten, wyrywać te słupy. Łukasz tutaj w międzyczasie tą folią się zajmuje. Tutaj za parze. No tutaj chłopaki jeszcze folia została, tutaj wyciągnęli, rozciągnęli ostatnio. I ten. I trochę przeschła,
teraz tutaj Łukasz właśnie tu ciągnie to na beton. No a tutaj mówię, z tej kupy co tutaj poprzednio było, zobaczcie, nic nie zostało, cała folia posprzątana, jest elegancko. Zostały tylko śmieci do posprzątania, ale to już jest pikuś z tym co było. No a teraz tutaj za folią składujemy tę folię, za słomą, tak powiem. O. Tutaj mamy kubkę. No i tutaj zbieramy, jak się uzbiera, no jak się wysprząta stamtąd jak się wysprząta, to zadzwonimy po prostu i tam w międzyczasie, jak to będzie gdzieś w okolicy, to podjedzie i weźmie tą całą folię i tutaj stąd też będziemy mieli już wysprzątane. Tyle. No bo tu trochę jeszcze jest tej folii. Tak się wydawało, taka kupeczka, ale jednak przez lata jednak ubite. Tu już krzaki pomiędzy też rosły i trochę tego jest, także no. Tyle. Dobra. Ja tutaj, no także ja tutaj biorę tutaj tą koparkę, jedziemy tutaj na to pole, tutaj za tą drogą polną i tam będziemy robić nowe słupy. Tutaj możecie zobaczyć pole po deszczowni, jak wygląda. Ładnie zielone. No porównując tutaj róg, co nie był nawadniany, widać gdzie nie było nawadniane, a gdzie deszczownia była, to dosyć konkretnie jest różnica. Także dobra, ja się zbieram i widzimy się na polu. Jedziemy tam do pierwszego słupa. Ogólnie będę 4 słupy wyrywał na razie. Reszta niech tu jest. Resztę się zrobi jutro. Jutro. Resztę się zrobi na wiosnę albo jeszcze późną jesienią, jak już krowy nie będą chodziły w łące. Ale tu na razie krowy i tak nie mają czego szukać, bo to całe wyschnięte jest. Tam jest trochę lepsza, bo tam nie było, tam jeszcze krów nie było w tym roku. Także tam jeszcze coś tam będą mogły skupać. Dlatego chcę te słupy wkopać. Bo inaczej nic do jedzenia nie będą miały. No bo tutaj to jest masakra. No i dobra. Tutaj już widzę, mi się kombajnem wcisnęli drut rozwalony albo obcięty, nie wiem teraz, ale nie, chyba mi rozwalili, bo tu widać słoma jest, izolator pęknięty, no i drut w polu i tak to jest. No to pękło tutaj, po prostu rozciągnięty drut. Wezmę to na bok. Trzeba porządne ogrodzenie zrobić, to będą widzieć też. Jak 4 druty będą, to też mam nadzieję, że się tak od razu nie wpakują w te druty. Tym bardziej, że kolczaste będą jeszcze. No, a tu na tym polu chyba w tym roku zasieję żyto na jesieni. I na wiosnę. Na wiosnę będą tutaj krowy wchodzić jako pierwsze po żyto. No. Dobra. Nic. Tutaj tego druta jeszcze odczepię. I wyciągamy. Hmm.
Dobra, nie będę przedłużał, jeszcze dwa takie słupy i widzimy się później. A ja tu już zaczynam kopać. Tą białą teczkę sobie zaznaczyłem granicę. Także no, tam jest słupek graniczny, także bym na niego uważał. I co, kopiemy. Na przerwę pojedziemy teraz i po przerwie to resztę wykopię. Przed Rutnicą, a co najważniejsze, świetnie wykopię. Jeszcze. Dobra. Nie wiem, czy oleju starczy. Trochę glinki pomiędzy, ale to sobie nie jest. Tak się nie zdenerwuje. Dobra, pusto jest. A ta reszta gdzie? Też tu. Tutaj, tu, dalej będzie. Obok tam i tam można, bo tu jest taka dziura. No. No, no. To już tam to już tam. Tą tasiemkę trzeba będzie... to powyciągać, ale... No, już jesteśmy po przerwie. Tutaj mam dwie dziury już wykopałem. Teraz Łukasz jedzie się wysypać. Już ma pełną przyczepę. I co, ja jadę teraz na ostatnią dziurę. Wykopiemy. I myślę, że może te już wstępnie jeden albo dwa słupy postawimy. No jutro będziemy prawdopodobnie kosić lucernę, pojutrze zbierać, także no może na piątek bym z centrali beton zamówił, jedną betoniarkę i wszystko wylał naraz, może by było najlepiej, także no zobaczymy. No tu trochę trawy jest do spasania, także no. Zanim to tutaj ten druk jeszcze trzeba dać nowy, także jeszcze trochę drogi przed nami. No i dobra, mamy koniec kopania. No tu idzie ładnie w stronę, tutaj delikatnie. No tak trochę źle pod tym kątem powinienem tak iść, no ale myślę, że słup wejdzie, a słup będzie gdzieś tu stał, no to będzie idealnie. Po prostu nie ma tutaj kąta 90 stopni. Tak. Tu jest słup graniczny, tu w tym miejscu. On jest odchylony w tą stronę. Także, no tu wbiłem białą tyczkę, także tu będzie dobrze. Bo słup będzie tu. Myślę, że jest ok. No. A tu jak najbardziej. No bo tutaj ten. Tutaj tu zostanie jeszcze to pojedyncze. Może na jesieni. Późną jesienią
będziemy tutaj jeszcze robić dalej, tutaj to dookoła, ale na razie tu, bo tu jest, no, tu jest najgorzej. No tu chciałem po prostu mieć już zrobione te ogrodzenie na porządnie. Wszędzie te mrowiska. O. Zobaczcie, jak fajnie ziemia tu wygląda. Są te gruzełki. No wiadomo, to jest na granicy. Powiedzmy, gdzieś dotąd mamy ziemię, a tu już jest glina. O. Glinka. Ale sucho jest. Sucho. Ale zobaczcie, tu jeszcze jest mrowisko w glinie. Tu kamień. To by było fajnie teraz z tym patykiem przejechać. Korzenie jakieś są, ale twardo jest tutaj. Niby jakąś tam wilgoć tam, ale tu nawet glina, o, trochę się lepi, ale to nie jest to, jest sucho. Ale zobaczcie, kanały są w ziemi. Mleć. Korzeń urwany. Zobaczcie, jaki to ma korzeń. No nic. Ja się zbieram do domu. O! Cztery dziury wykopane. Zaraz zobaczymy, może jeszcze się sypa uda wstawić. Dobrze. A telefon chyba się zostawiłem. Nic, jadę do domu. Zobaczymy. No tutaj to od razu lepiej wygląda. Tutaj jeszcze tydzień i krowy będą mogły wchodzić. Jednak za wysoko. Trzeba było... Za wysoko jest teraz. Przed chwilą było tak na styk, ale on się też wbił trochę, nie? Okay. Muszę się trochę podkopać. Jak mogliście zobaczyć, jeden słup już był wsadzony do dziury.
podstawę tą główną mam już ustawioną. Te słupy, co idą na bok, muszę jeszcze ustawić wysokość, żeby się zgadzało wszystko. No a teraz ogólnie karmię ołówki. Także no, tutaj daję balota dodatkowo. W sumie dwa baloty dzisiaj idą, bo coraz więcej będę ołówką baloty dawał. To mi się już kończy powoli. No i dla krów będę dzisiaj nową pryzmę też chyba otwierał. Zobaczę jeszcze. No ale tu mówię wam, pokażę jak wygląda tutaj ta kiszonka. Tylko rękawice do kokarki włożyłem. No. Jedna rękawica. No dobra, zaraz wam otworzę i pokażę jak to wygląda. No i tak to wygląda. To jest ogólnie ten lucerna. To było z żytem i to było pierwsze cięcie. Także tutaj dużo tego mlecza jest jeszcze, tych siewek mlecza. No ale co, no nie wygląda to najgorzej. Kiszonka w miarę fajna. Mówię, tu jest to zżyta jeszcze trochę pomiędzy. No jakby tego mlecza nie było, to bym nawet to krowom dawał, ale z tym mleczem to jedynie ołówkom daję, żeby miały co jeść. No, przynoszę tu jeszcze jednego balota i robię karmę. No, wrzuciłem teraz jeden balot takiego trochę gorszego siana, co cielakom nie chciałem dawać, to tutaj rzuciłem. No i te dwa baloty i zaraz jeszcze kiszonki dołożę, tylko zobaczę jak tutaj się mieszą.
to wygląda. Tak to wygląda na wadze. Także jadę jeszcze po kiszonkę i ten. I będziemy sypać. Snurek był. Miesza się. Chwilę się pomiesza i jedziemy. Przed chwilą co wsypałem kiszonkę, ostatnią łyżkę. I zaraz jedziemy sypać. No, miesza się naprawdę szybko, także. Tam nie daje, żeby tam mocno pocięło, tylko delikatnie cięcie i ten, i zaraz jedziemy, żeby się łatwiej po prostu wysypywało z miksa. Wsypuję, potem włączam 540 eko i ten, i tak mieszam na 5 minut i to się wszystko wymiesza i ten, i to sypię krowę wtedy. Dobra, starcie, wymieszane jest. Dobra, tutaj już wysypałem jałówką, tylko chciałem wam coś pokazać. Tutaj ten, tym paszowozem daję radę tutaj wykręcić. Tutaj żeby turem. No tak teraz. No i zobaczcie. Tu wykręciłem, gdzie tym wcześniej z tym storti nie dałem rady, a on był o, no można powiedzieć, o 10 metrów, no 12, nie, o 11 metrów sześciennych mniejszy, a jednak nie dało rady tutaj wykręcić, a tym daję radę. Także jeśli chodzi o mobilność, to ten paszowóz jest bardzo fajny. Przez tą skrętną oś, bo to skrętna oś bardzo dużo daje. Jestem zadowolony, mega zadowolony, że wziąłem.
No ogólnie muszę jeszcze, bo tam kilka osób powiedziało w komentarzu, żeby nagrać o tym paszowozie. Także no w najbliższym czasie, jak będę, no w sobotę, jak będę miał więcej czasu, to sobie nagram, co o tym paszowozie myślę przez ten rok, jak go użytkuję. Jedną rzecz na pewno bym zmienił, ale to już w tamtym nagraniu wam powiem. I dobra, już jest po dojeniu, nakarmiłem jeszcze szybko krowy i na dzisiaj myślę, że będzie koniec. Miałem w planie jeszcze iść tam ustawić tego słupa, ale to już jutro się ustawi za dnia. No jutro cały dzień i tak jest i się zrobi. Także no na dzisiaj to by było wszystko. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego, cześć.